wrzucam odcinki co rocznicę, a to ma do siebie, że odcinki nie pojawiają się cyklicznie co sobotę, co niedzielę, czy co inny dzień tygodnia. Jeżeli nie chcesz przegapić odcinka, chcesz go także obejrzeć jako jeden z pierwszych, zasubskrybuj mój kanał. Możesz także zaobserwować mnie na Twitterze, gdzie będę wrzucał tweety dotyczące bitew, wojen i tym podobnych, które nie zasługują może na kolejny odcinek, ale zasługują na uwagę. Hej, witam Was w następnym odcinku. Dzisiaj przyjrzymy się wojnie o Falklandy, która wybuchła 2 kwietnia 1982 roku. 26 marca 1982 roku junta wojskowa w Argentynie straciła bardzo mocno poparcie ze względu na wielki kryzys gospodarczy w swoim kraju. Jedyną rzeczą, która mogła im pomóc, to było właśnie temat zastępczy, czyli Falklandy, gdzie wielu Argentyńczyków, de facto prawie wszyscy, uważali je za swoją własność. 2 kwietnia 1000 argentyńskich marynarzy wylądowało na Falklandach. 70 Royal Marines brytyjskiej armii broniło się dziennie, jednak gubernator Falklandów wydał rozkaz o zawieszeniu broni. Po kilku godzinach walk Royal Marines oraz gubernator brytyjski zostali odesłani do stolicy Urugwaju, czyli Montevideo. Dzień później Argentyna zajęła Georgię Południową oraz Sandwich Południowy, czyli dwie wyspy położone nieopodal Falklandu. Rada ONZ potępiła atak argentyński i rozkazała wycofać się z terytorium brytyjskiego. Jednak ten rozkaz został zignorowany. Leopoldo Galtieri, czyli prezydent Argentyny, miał nadzieję, że ONZ oraz Wielka Brytania ograniczą się tylko do rozmów pokojowych oraz gruźb. Margaret Thatcher także traciła poparcie wśród Brytyjczyków, a 85% z nich uważało, że obrona Falklandów leży w interesie Wielkiej Brytanii. 6 kwietnia amerykański sekretarz stanu Alexander Haig zgłosił się do mediacji. 2 dni później był w Londynie. Następne 12 dni spędził na podróżach z Wielkiej Brytanii do Buenos Aires. Jednak oba państwa nie były zainteresowane mediacjami, gdyż Wielka Brytania nalegała, by Argentyńczycy opuścili Falklandy, a Argentyńczycy na to się nie chcieli zgodzić. Brytyjczycy wysłali 13 tysięcy marines oraz 2 lotniskowce do Falklandów. Wytyczyli także 200-milową strefę wokół Falklandów i ostrzegli, że ostrzelają i zatopią każdy okręt znajdujący się w tej strefie oraz zniszczą każdy samolot znajdujący się nad tą strefą. 23 kwietnia SIS oraz Marines lądują na wyspie Georgia. Był to ich 3. desant. Pierwszy został odwołany z powodu złych warunków atmosferycznych, a drugi został odwołany z powodu alarmu podwodnego. Zaskoczeni Argentyńczycy bardzo szybko się poddali. A jeszcze tego samego dnia dowódca wyspy, kapitan Largos, podpisał bezwarunkową kapitulację. Amerykanie po nieudanych negocjacjach jednoznacznie opowiedzieli się po stronie Wielkiej Brytanii. USA udostępniło Wielkiej Brytanii lotniska, m.in. na Wyspach Wielkanocnych, stanowiących doskonałą bazę wypadową na ataki na Falklandy oraz na argentyńskie lotnictwo. 2 maja brytyjski okręt podwodny o napędzie atomowym HMS Conqueror zniszczył argentyński krążownik, zatapiając go. Śmierć poniosło około 400 marynarzy argentyńskich. Natomiast od 22 do 25 maja, mimo pogarszającej się sytuacji, argentyńskie lotnictwo zadało Royal Marines ciężkie straty. 22 maja w wyniku ataku lotniczego brytyjska fregata HMS Ardent poszła na dno. Dzień później 4 myśliwce argentyńskie A4 Skyhawk zaatakowały fregatę rakietową HMS Antelope. 2 półtonowe bomby utkwiły w kadłubie, jednak nie wybuchła. Przy próbie rozbrajania jedna z nich eksplodowała i zabiła sapera na miejscu, a w kadłubie powstała dziura o średnicy prawie 11 metrów. Powstał także pożar niemożliwy do opanowania, gdyż zajął także składy amunicji. I następnego dnia, gdy już opuszczono jednostkę, ta przełamała się i zatonęła. Już następnego dnia Brytyjczycy stracili kolejne 2 jednostki. Na dno poszły 2 jednostki brytyjskie, HMS Coventry, który był krążownikiem rakietowym, oraz HMS Broadsword. Ostatnią jednostką zatopioną w tym czasie był brytyjski transportowiec Atlantic Conveyor,
który został trafiony dwoma rakietami typu Exocet. 31 maja został zatopiony wraz z 8 helikopterami, 600 bombami lotniczymi, zapleczem polowym dla harrierów oraz 4000 namiotów zimowych. W wyniku tych nalotów zginęło 55 marynarzy brytyjskich. 21 maja wojna już zbliżała się ku końcowi. Brytyjczycy przypuścili atak na Falklandy. Wpierw zdobyli przyczółek w zatoce San Carlos. Później odbili osiedla Darwin i Goose Green. Następnie 31 maja otoczyli Port Stanley, czyli stolicę Falklandów, oraz zdobyli ją 14 czerwca. Brytyjczycy zdobyli Falklandy, mimo że nie mieli wsparcia z morza, zapasów oraz brakowało im amunicji. Przy stratach własnych wynoszących 18 ludzi zadali straty wynoszące 200. Mimo drastycznej przewagi wroga, dowódca sił argentyńskich, Mario Menendez, podpisuje akt kapitulacji. W tym momencie poddaje się 9800 argentyńskich żołnierzy, a wojna o Falklandy zakończa się 20 czerwca, kiedy to Brytyjczycy odbijają wyspę Sandwich Południowy. Jeżeli chodzi o straty, to Brytyjczycy stracili 258 ludzi, 7 okrętów, 10 samolotów i 24 śmigłowce. Straty Argentyny sięgnęły 649 zabitych, 6 okrętów, 75 samolotów i 25 śmigłowców. Junta wojskowa została obalona i rozpoczęła się demokracja w Argentynie. Margaret Thatcher dzięki tej wojnie została wybrana w Wielkiej Brytanii na kolejną kadencję. Wojna o Falklandy nadal się odbija echem wśród stosunków Brytyjczyków oraz Argentyńczyków. Niedawno odkryto, że w pobliżu Falklandu może być złoże ropy naftowej, które może mieć nawet 4,7 miliarda baryłek, co może spowodować, że w najbliższej przyszłości możemy być świadkiem kolejnej wojny o Falklandy. Tymczasem ja się z Wami żegnam i dziękuję Wam za dzisiaj i do następnego odcinka. Cześć!